Zobaczmy, co tu dziś mamy. Oto kolejna opowieść. Liza marzycielka. Liza szła ulicą ze swoim tatą. Co chciałabyś dostać na gwiazdkę? Zapytał ją, ponieważ właśnie szukali świątecznych prezentów. Liza popatrzyła w górę, na niebo i wskazała tę różową chmurkę, która wygląda jak kanapa. Te święta dostała pod choinkę wiele prezentów. Mówiono jej nawet, że jest rozpieszczana. Dostała dom dla lalek, całą rodzinę lalek Barbie i wielki zestaw do makijażu dla początkujących. Wszystkie prezenty były bardzo ładne, lecz nie było wśród nich tej różowej chmurki, która wyglądała jak kanapę. Kilka dni później, gdy Liza stała na balkonie i oglądała swoją różową chmurkę na niebie, postanowiła, że sama ją zdobędzie. Tego wieczoru i przez wiele następnych wieczorów z pokoju Lizy dochodziły liczne odgłosy piłowania i stukania młotkiem. Wreszcie Liza zabrała swoje dzieło i wjechała windą na 14 piętro, a potem wspięła się jeszcze odrobinę wyżej na dach. Za sobą ciągnęła własnoręcznie wykonaną trampolinę. Po trzech podskokach Lizie udało się złapać ową różową chmurkę, która wyglądała jak kanapa. Zabrała ją do swojego pokoju i miała w ten sposób najwygodniejszą kanapę na całym świecie. Liza dbała o nią bardzo starannie. Czyściła ją i myła co najmniej 4 razy dziennie. A gdy w telewizji leciał jakiś dobry film, koleżanki Lizy ustawiały się w kolejce do siedzenia na kanapie. Lecz pewnego dnia, gdy oglądały jakiś film, jedna z nich powiedziała: czy ta kanapa nie zapada się odrobinkę? I tak było. Na domiar złego kanapa traciła kolor. Coraz bardziej szarzała. Liza próbowała ją jakoś rozgrzać, ale na próżno. W końcu chmurka stała się wręcz czarna. Liza wytaszczyła ją z powrotem na dach i wrzuciła na niebo, skąd ją wzięła. Następnego dnia wyszła na ulicę i spojrzała w górę. Chmurka była znów różowa. Liza uśmiechnęła się i poszła do sklepu meblowego. Kiedyś widziała tam na wystawie zwykłą kanapę, którą można było rozłożyć i zrobić z niej urocze łóżko z różowym wzorkiem. Właśnie tego najbardziej chciała.